Cześć, witam Was wszystkich, nazywam się Arkadiusz Ciesierski. Chciałem Was zaprosić serdecznie na targi do Krakowa, targi Expo Hunt. Jesteśmy tu, czekamy na Was. Dawajcie. Opowiem Wam szybko o nowości. Już się dużo głośno zrobiło na rynku. Funkcja N-Link, która występuje tylko i wyłącznie w urządzeniach marki Nokpix, w termowizji. Na czym ona polega? Po aktualizacji do najnowszej wersji urządzenie monopolar termo, który ma dalmierz laserowy Nokpixa, komunikuje się, parujecie go z celownikiem termo, który nie ma tego dalmierza. I pomimo, że nie ma dalmierza, ale zaczyna w nim działać kalkulator balistyczny, opuszczając Wam krzyż po wprowadzeniu oczywiście odpowiednich danych, w zależności od dystansu. Także bajer niesamowity. Jest to tylko u nas. Mega. Ja potwierdzam, nie zaprzeczam, jest to tylko u nich. Arek, świetny sprzęt. Testowałem, wiem, mega. Nie ma tak relacji klienta z pierwszego frontu. Chciałem Wam podpowiedzieć, bo czasu mamy niedużo przed starnięciem gości zaraz na halę targową, ale chciałem Wam wytłumaczyć, co wybrać. Czy Lumi, czy Vista. Oba modele są bardzo, bardzo popularne. Ja wybieram Vista. Wiedziałem. Mój wybór. Ugardę. Słuchajcie, jest tak. Co jest dla kogo? Lumi jest urządzeniem bardzo popularnym, jest bestsellerem sprzedaży, szczególnie model H35R rozwalił system, bo ma matrycę 640, ma dalmierz, wszystko co możliwe to tutaj jest upchane w takim maleństwie, także ma potężne możliwości, ale wszystkie serie Lumi się świetnie sprzedają i ludzie są nimi zachwyceni, bo w praktyce naszej łowieckiej nic więcej nie potrzeba, natomiast Vista jest oczywiście jest trochę większa, jest cieńsza, ale ma dużo większy wyświetlacz, o wyższej rozdzielczości, ma wszystko co możliwe, jest upakowane tutaj mega ciasno, dlatego ona musi tak wyglądać i bardzo fajnie się otrzyma też, ale Vista jest dla najbardziej wymagających osób, jakie tylko są, którzy mają konkretne oczekiwania, którzy już w życiu wszystko przeszli, przerobili, w związku z tym wybór jest trudny, aczkolwiek no, dajcie mi znać w komentarzach, co wy byście wybrali, kto ma które preferencje. Oba wybory są na pewno bardzo dobre. Ja osobiście używam oczywiście Visty. Kto biednemu zabroni Boga to żyć? Tak, czyli wystarczy ja to Vista. Natomiast Lumi jest genialny dla osób, które dużo chodzą, dla Dian. No, mega temat, nie? Także sami musicie mi podpowiedzieć, co byście wybrali.